Hejka, moi mili, w tym odcinku przygotujemy naszych kolonistów i dodatkowo założymy pierwszą jakby bazę, przeżyjemy już jeden atak, będziemy mieli też jednego rozbitka, no i w sumie zaczniemy powoli organizować sobie taki mały przyczółek. Zapraszam. Hejka, moi mili, z tej strony Rashibo, jest to 8 sezon, zagrajmy w Rimworld, z kilkoma modyfikacjami, musiałem parę też niestety wyrzucić tam na dodatkową broń, i jeszcze parę dupereli ze względu na to, że po prostu gra nam się nie włączała, a było to, nie wiem, czy spowodowane w sumie, bo gra powinna nam normalnie chodzić, ale nagle coś z dnia na dzień się zburało i nie pozwoliło po prostu mi nawet odpalić. Nie, aż klikaj tak jak teraz tworzenie świata i po prostu się wszystko cofam nas do menu. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu, nie wiem czy to był problem z którymiś update'ami, modami, czy był jakiś update przez dosłownie 3 dni, który nagle wszystko zburał, ale niestety Rimworld ma z tym czasami problem. Z niestabilnością modyfikacji, jeżeli bierzemy ich dużo. A 15 modyfikacji to myślę, że już trochę jest i czasami po prostu Rimworld nie daje rady, a niestety nie składam sam paczek, więc uja. No miejmy nadzieję, że teraz on to złoży tak jak trzeba. Tworzy mi ten świat, gdy wejdziemy w ogóle na planetę, w ogóle zobaczymy planetę. Okej, dobra, przywiesił się brak odpowiedzi myśli, czyli renderuje świat. No, dobrze, to teraz wygląda, to już wszystko ruszy. Super, dobrze, zaawansowany. Średnią, większą. Dokładnie są te Lilani, frakcja. Się wsadem. Gdzie byśmy się mogli okopać? Ja bym chciał się okopać tym razem w jakimś takim miejscu, gdzie troszkę więcej będzie ludzi. Na przykład gdzieś tu. O. Planeta, teren. Okres uprawy cały rok. No i dobrze. Aha, ale cały rok nie był tu. Dobra, tu mamy. Nie, moment. Gdzie jest okres uprawy? Aha, okres uprawy tu mamy 40 do 60 dni. Boha, bo tu trochę niżej jest całoroczny, czyli odtąd. O, czyli gdzieś tu. Tu byśmy mogli się na szlaku rozbić. O, w tym miejscu. Założymy taką Hanzę. No i dobrze. I mamy do wyboru tutaj naszych, że tak powiem, ziomków, tak? I mamy też opcję Prepare Carefully. Dlaczego Prepare Carefully? Dlatego, że wydaje mi się, to są mamy same kobiety? Nie, aha, u nich nie widać po prostu różnicy. Okej, okay, i ty jesteś na przykład dzieckiem ich i masz do tego siostrę. I gdzieś tam był listonosz. Dobra. Może coś takiego zrobić. Ale nie przesadzajmy. Powiedzmy, okej, że to jest, są rodzice, którzy mają trójkę dzieci. Co to jest? Advanced Component. Aha, dobra. No tak, bo w sumie mamy tam masę rzeczy takich dodatkowych dodanych. Aha, no tak, bo racja, bo jak teraz to z spa problem, to bym nie mógł tego ruszyć. Ale wiecie co, nie, ja sądzę, że po prostu. Czekajcie, team skill. Oni mają coś takiego? Oni mają coś takiego jak team skill? Okej. Okay. No dobra. Może zaczynając. Wpierw zrobimy sobie. Co, jak mam 5 osób, to możemy troszkę to bardziej podzielić, nie? Zróbmy osobę, która będzie odpowiedzialna za łowienie. Artifical. Czekajcie, jak chcę zacząć jeszcze raz tą nazwę. Artifical. Nie patrzę na statystyki teraz. Hydraulic. Joe, nie. Artifical. Equipment, tak? On miał prawo oko trwało uszkodzenie. Kurde, było, przeklikłem. Ja chciałem zobaczyć, jak to wygląda i co to na przykład tam jest.
Ja wiem, że w tym momencie mogę tracić osobę ze statysty, która wygląda dobrze, ale nie o to mi chodzi. Gdzie to było? Kurde, w sumie wiecie co, mam przecież Prepare Carefully. W Prepare Carefully mogę przecież dodać. Manage Implant, Artificial, Advanced, Artificial. Weźmy Artificial Arms i co one robią? Ha, nie mogę podejrzeć. Czyli nie mogę podejrzeć, bo wydaje mi się, że Artificial dają więcej niż Biotic. Ale jak widać, Artificial zdarza się bardzo, 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 bardzo rzadko. O. Lewy obojczyk, Artificial. Nie, Artificial jest gorszy od Biotic, ale jest lepszy niż Basic Prothetic. Okej, okay. Czyli w sumie fajnie, fajnie wiedzieć. Dobra, dobra informacja dla nas. Okej, okay. To teraz już tak, jak już mamy to, możemy co daje Artificial, to zróbmy tak, potrzebujemy medyka. Jednej osoby, która będzie miała medycynę jakąś wykoksaną. Nie wiem w ogóle co te skille na dole, team skills da tam, że tak powiem, nam pomoże. Przydałby się naprawdę coś z medycyną fajną. Tak 10 plus najlepiej. Kurde, był 11 na palącej pasy, cholera. No, come on. No. No nie chcę dużo, chcę tylko, żeby on miał tą medycynę. Okej, okay, trafił nam się ogrodnik bardzo mocny. Niemożliwe do artystyczne rzemieślnictwo. Dobra, wiecie co, zrobimy to jako prepare carefully. Wiecie, zrobimy to jako prepare carefully i tyle. Okej, okay, tylko że oczywiście wiadomo, granie z subami, nie? Czyli her... wstawimy osobę, którą... Falsevor. Zwany AK Vesemir. Migotka, nie chodź po tej siatce. Jezus Maria, ten kot jest po prostu szalony. Lubi, kocha, uwielbia siatki. Okej. Okay. I teraz tak, ty nie będziesz miał. Moment, dzieciństwo. Co by do ciebie pasowało? Brutalny złodziej może być. I potem. O, Explorer. Ale nie, bo to ci daje wyklucza kopalnictwo, a to leczenie i sztuka, no nie, no dobra, to trochę tak... Chłopca z roli ci damy. Może kadeta? Łowiectwo wyklucza. Holender. Ja chciałem coś bez wykluczeń, wiecie? Botanik amator, który nie umie ten gotować, to w ogóle głupota. O, to będzie w sumie dla ciebie, bo ty taki. Tak dla ciebie błogosławione dziecko, myślę, że będzie jak znalazł. Dobrze. No i niech będzie porucznik w armii. No, dobrze. Cechy, jaką by ci dodać? Awanturnik. Ale tak, będziesz miał. I właśnie, będziesz miał minusy do strzelania, to mi się nie podoba. Cybernofil. A, to ci się przyda. Dobrze, cybernofil, to teraz dalej co? Gnuśny. No, gnuśny mi się nie podoba osobiście. Kanibal, kłębek nerwów.
Nie, czekajcie, gdzie jest coś takiego? Nerwy na wodę, co to dodaje? Aha, poziom załamania. Ostrożny strzelec, no. Dobra, do ostrożnego strzelca się możemy dać po prostu, bo możemy, ale szukam jeszcze takiego... Pyskacz, właśnie, to jest idealnie, to jest idealny perk, który myślę by dla ciebie się nadał. Masz lekką pasję do walki i tego. Use points limit, wolałbym nie, chyba nie robić tego. I do tego na przykład, nie wiem, jeżeli się za coś zabierzesz, to powiedzmy, że ci to idzie, czyli jesteś rzemieślnikiem, który ma palącą pasję, ale nie masz żadnych tych. Okej, zdrowia nie ruszajmy. Body type. Aha, oni mają tylko teen body type. No dobra. Okej, tu chyba nic nie można zmienić. No dobrze, tylko tak, equipment. Quarterstaff z super stali, nie. No dobra, ale to potem zrobimy, w sumie, okej. Drugą osobą, która będzie na naszej liście, to będzie... Lucas. A. Lucas. Lucas Summer. I aka 7 days. Wiadomo dlaczego, wszyscy wiemy dlaczego. Okej, ty będziesz naszym może nadzornym medykiem, bo ty masz bardzo wysoką empatię, w sumie jak się z tobą rozmawia nawet. Myślę, że to będzie akurat dziecko szefa mafii. Empat. Tresura, pilnowanie, no takie trochę rzeczy dziwne wykruszone, ale okej. Dziecko apokalipsy, nie. Gdzie tu było, co było? Disaster survivor. Discarded, yes. Nie, dłubacz. Gdzieś tu było coś takiego. Nie Builder's Hand, tylko... Ty chłopak? Nie. Kurczę, gdzieś tu było coś takiego. O! Archawista, nie? Czemu nie mogę ci dać drugiej tej? No dobra. No mniejsze, no ale to tak czowak. Ty będziesz naszym medykiem. Ty będziesz naszym dedykowanym medykiem. No i oczywiście, mówię tak, zróbmy może w ten sposób, że każdy z nich w jakimś tam stopniu będzie znał się na walce, na strzelaniu, ze względu na to, że lądują na nieznanej planecie i ogólnie fabularnie, to oni próbują, że tak powiem, odbudować swoją kolonię. No i jako, że próbują odbudować swoją kolonię, to myślę, że to będzie akurat takie, że to będzie dobre tutaj tak ustawiać. Super immune. Okej, super immune, zarąbista rzecz. W sumie może tobie też damy super immune. Ze względu na to, że to może troszkę tak boostuje te postacie, ale oni lecą, zróbmy właśnie na tej zasadzie, że oni lecą tam, żeby właśnie eksplorować i zdobywać nowe tereny, odbudowywać swoją jakby kulturę i myślę, że to będzie bardzo dobra rzecz tutaj. Okej, pracowity, bo ty w sumie często na nocki siedzisz. Tak jak w sumie każdego trochę znam, tak mogę w sumie po każdym tutaj troszkę i zrobić się psychopatą na koniec. Nie, Sangwik co daje? Stały efekt nastroju. Sangwika miałeś w sumie. Xenofire, rząd zakrwi, zielona dłoń. O, i stalowe nerwy. W sumie, bo ciebie jest bardzo trudno wyprowadzić z równowagi, jak już to zauważyłem. No i dobrze, w sumie ty będziesz naszym medykiem. Sierżant... Jezu, jak to się nazywało? Sierżant... archiwista właśnie. Michael...
Numeriko. Mikael Numeriko. Ala. Ala. Ala, jaki by tu sobie dać? W sumie Band of Brothers ostatnio oglądałem, to sobie powinienem mieć w jakiejś tam miarę. Aka. Jumbo. Jumbo, dlaczego Jumbo? Zaraz zobaczysz. Gdzie będą tylko te perki teraz? Nie atleta, nie buntownik. Cave Child to było? Górnictwo rzemiosło. Albo nie Jumbo, nawet inaczej. Nawet nie Jumbo, tylko... Weedy. Weedy w sumie będzie bardziej pasował. Gdzie teraz było to? Botanik Amator? Nie. No to będzie pewnie pod gracz Blackjacka. Nie. Goniec. O, goniec w domu publicznym. Społeczne gotowanie, rzemieślnictwo. Wiecie co, podoba mi się ten perk. To jest głupie, że nie mogę potem zmieniać tego. Nie mogę. Czemu nie, czemu nie, nie, wielu z was nie będzie mogło mieć ten. Spoil it, brat. O Jezus. Urodzony w tym, w bogatej rodzinie, nie umie nic poza robieniem narkotyków. Super. O, toksyczne dziecko. Super. Techniczny mu... Uliczny rozrabiaka. Upadły geniusz. Zależnie od headjacka. Wół roboczy. Nie. Zdrowy student, co by pasowało w sumie do ciebie, nie? Gdzie to jest w sumie? Gdzie w sumie to jest? Wealthy student, nie będziesz umiał tresować i sprzątać. Dobra, niech będzie. Nie pasuje trochę do studenta, ale okej. Okej, i jakieś by ci tutaj dać. Conflict with. W sumie tak, tobie się to przyda. W sumie tak samo, super immune, bo będziesz na nowej planecie, na którą w sumie nie zgłosiłeś się. Zgłosiłeś się tam z własnej woli, chciałeś po prostu pomóc. Chciałeś pomóc po prostu chłopakom, żeby nie lecieli sami. Co by tu jeszcze dać tobie? No i w sumie ze względu na to, że jesteś taką dobrą osobą, to bardzo dobrze pracujesz. A nie zrobię cię kobietą, no sorry. No i tak, i ty będziesz naszą zieloną dłonią. Znaczy będziesz Green Thumbem, tak. Oraz będziesz oczywiście miał strzelectwo na 10 i będziesz się tym interesował. Jak każdy tutaj z chłopaków. W sumie ty powinieneś mieć Wesemir palącą pasję do tego. Nie, w sumie nie, dajmy ci zwykłą, bo palącą będziesz, będzie, paląca będzie potem za ten. Wealthy students, dobra uprawa i no górnictwem powiedzmy, że się tam w jakimś stopniu interesujesz. Chociaż nie. Okej, okay, to niech zostanie tak. Dolly. Dolly, kogo by teraz wziąć tutaj? No ojejku, no oczywiście wiadomo już kogo, kto tutaj dostanie. Wiadomo kto dostanie też to miejsce, za ujca. G2P. G2P, gold to plat. Takie, tak nasza. I są ten oddziały K9, to mamy oddział R6. Do tego. I ty będziesz. Botanika w sumie nie potrzebujemy, ale potrzebujemy Builder's Hand. Ta się nam bardzo przyda. Do tego właśnie tak. Super immune, ze względu na to, że jak wiadomo, wszyscy lecicie z tą samą misją. Nie byli się wybierani przypadkowo.
jesteś należysz do oddziałów elitarnych, czyli masz izolację psychiczną, umiesz się odizolować od tego, żeby nikt nie wkurwiał. I na przykład jesteś optymistyczną osobą, zawsze patrzysz pozytywnie do przodu. Chociaż nie, o! W sumie poznałem cię trochę, kolego, to mogę ci dać... gdzie jest coś takiego? Czy to nie jest w ogóle taki perk? Nimble, w ogóle nie wiedziałem, że są takie rzeczy, o! Kinetic Intelligence. Wow, szansa na unik 15%. Bardzo mocny perk w ogóle. Nerw nawodzą trollista narkoman. Nie przepada za kobietami i raczej im nie ufa. Nie. Bardziej by mi chodziło o coś takiego. Fast learner. Nie, emocjonalny. Asceta. Nie ma czegoś takiego, cholipka. Szukałem perka takiego, który by ci pozwolił po prostu na tego. W sumie jak to masz izolację psychiczną, to nie potrzebujesz mieć sangwika. Który pozwoliłby ci po prostu na osobę taką małomówną, bo w sumie jesteś tak... zauważyłem, jak to z chłopakami siedzieliśmy twoimi, to tak lubisz zawsze z drugiej linii jakby działać, nie? Takie przynajmniej miałem wrażenie trochę. No dobrze, to co by tutaj dać wtedy? Gdzie jest ten... do szybkiej pracy? Pracowity. Pilny, o właśnie. Pilny. Szybkość pracy plus 35%. Bo teraz tak, ty będziesz naszym budowlańcem i górnikiem. No i górnictwo. Bo ty będziesz osobą, która właśnie będzie się takimi rzeczami zajmować i będzie to ci sprawiało przyjemność. R6, road to R6, ok. Blizna pod mrożeniem, właśnie, nikt tu więcej nie ma żadnych. Injuries, nikt nie ma. Za ojca G2P. Ok, zostanę ostatnia osoba, kogo by tu wyrzucić. W sumie, nie byłbym sobą. Nie dał Lodomira. Lodomira Mroźnego. Zwanego potocznie też jako... jak by cię nazwać, Lodomir? Jaką by ci łatkę przypiąć tutaj? Co? Jaką by ci łatkę przypiąć, Lodomir? Zwanego też... Czekajcie, a kogo nam brakuje w sumie w drużynie? Mamy kogoś do polowań, mamy lekarza, mamy od uprawy osoby, mamy od budownictwa. Zwany też... zwany inaczej jako... zaradny. Nie, zaradny nie pasuje jako pseudonim w sumie. Bully. Czyli taki w sumie bojowy, można by to powiedzieć, ale okej. Okay. Adept... uwięziony rolnik. Nie. Wiecie, to jest w ogóle coś takiego. Po wielu latach Billy uciekła. Aha, i oczywiście jesteś kobietą. To jest mail. O panie. Dobra. Ups, popaprałem trochę tam. Dobra, może zróbmy tak. Immune. Jako, że jesteś osobą taką, wydaje mi się, bardzo pozytywną, to co? Osoba miła, tak, na pewno. I na przykład... maratończyk, może? Może maratończyk? Nie no, Lodomir to Lodomir. Lodomir będzie gibki i będzie unikał ciosu. Jeżeli do czegoś przyjdzie takiego. Ale dobrze, byłeś synem rzemieślnika. Nie no, błogosławione dziecko, tak, o Jezu, też mieli błogosławione dziecko. Dobra, będziemy mieli dwoje błogosławionych dzieci może. Dobra, niech będzie dwoje błogosławionych dzieci. Bush Sniper. I stałeś się potem kapitanem straży. Albo Clan Chief. Clone Farmer.
Degustator. Deep Space Surveyor. Jak she will study. Nie, no to było dobrze. Przecież, kurde, no Adam, co ty odwalasz teraz? Przecież wilk musi mieć długie uszy. Okej, okay, miły Nimble, okej, okay, to się zgadza. O, oczywiście tak, dyszka. No, ale ty będziesz naszym rzemieślnikiem i naukowcem. W sumie. To jest racja, bo nie mieliśmy jeszcze naukowca. Czyli zamiast błogosławionego dziecka, to w sumie możesz być kadetem. Nie, kadetem może nie. Grotołazem. Czekajcie, na dole był taki chyba perk, który... A bo nie, wiecie co zrobimy tak, damy tobie błogosławione dziecko. Gdzie jest błogosławione dziecko? A Wesemir, ty za dzieciaka byłeś żołnierzykiem. Tak, tylko co ci podniesie perki. I później byłeś porucznikiem w armii. I to będzie dobrze, to będzie dobrze. Tylko teraz tak, oczywiście, ze względu na to, że, no, jakby nie patrzeć, no, nie pojawiliście się tam już z dupy. Czekajcie, tak, remove. I zacznijmy od tego, że macie dwie osoby. Macie w sumie dwie osoby, które znały się na broni. W sumie najbardziej, w sumie jedną osobę, która znała się na broni. To trzeba to wykorzystać. Tylko czekajcie. Serio? Nie, jest tak mało broni do wyboru? Jest naprawdę tak mało broni do wyboru. Kurde, jednak ten Extended Modification, ale czekajcie, czy to też... Medical... Tak... Extruder AI, dobra, reszta rzeczy jest... Czyli po prostu z weaponsami znowu jest dupa ze względu na to, że te dwa mody wypadły, bo one mi psuły całość. Okej, okay, to jeden karabin snajperski. Albo nawet dwa snajperskie i trzy szturmowe. O! I z czymś takim w sumie moglibyście lecieć, bo to jest, jakby nie patrzeć, wasza misja. Apparel. I teraz bym chciał... jako też, że lądujecie na tej planecie, to macie... Jak powiem... macie do użytku 5 hełmów wspomaganych. No właśnie. I 5 pancerzy wspomaganych. Dlaczego od razu daję taki sprzęt? Ze względu na to, że tak czy owak, mówię, robimy to jako misję taką już dedykowaną, która była tutaj przewidziana. Tak, to nie jest. Nie jest nic na zasadzie takim, że... Nie, to są wszystko kobiety, czyli... Ej, to serio, lisice mają takie głowy dłuższe? No dobra. Okej. Jakaś tam nieznana kobieta... dała początek tutaj Seven Daysowi i R6, bo to chyba wiekowo się natłożyło, nie? 23 daje 19 16, no 19 to może niezbyt, nie? Faktycznie, ale 19 na przykład i 17 i... aha, tak, przepraszam, to musi być tak. I... kogo nie mam wpisanego? Wesemir, Wheat i R6 Bully. Też tutaj z jakąś, powiedzmy, z nieznaną kobietą był i na przykład Seven Days. A Seven Days był singlem po prostu. O. No dobra, moi mili. Myślę, że mamy dobre rzeczy na start. Jakoś tutaj sobie to... powiedzmy, zrobiliśmy.
Weapons, a chest weapons w największych kosztach. Jakieś śmieci w sumie. Czekaj, karabin energetyczny w ogóle ile ma? Łatwopalność, dobra. Bardziej mnie interesuje zasięg 22, a to ma ile? 21. Już finish your customization before the start. Yes, I'm sure about it. Okay, so let's do this, guys. Leroy Jenkins. Ugh. No dobrze. Jako że Vesemir. Załóż hełm. Okej, okay, ekwipuj to. Teraz tak, w sumie każdy. LOL? Tak jakby myszka mi łapała double clicka nagle, co to miało być? Dobrze, Vesemir, tak, już ty masz to. Teraz tak, dalej. Seven Days, nie, moment, kto był medykiem? Medykiem był Seven Days, tak? Ty, Łukasz, byłeś medykiem tutaj naszym, tak. To ty, jako że medykiem jesteś, dostajesz ten karabin. Ty dostajesz też ten karabin. I R6 dostajesz ten karabin. Okej, okay, i teraz tak, i reszta panów też proszę wyekwipować się w, że tak powiem, sprzęt, komponenty nasze bojowe. No i cóż, wow, dobra, zacznijmy jak wygląda mapa. Ogólnie mapa wygląda dla mnie bardzo źle, bo po raz pierwszy nie mamy góry, w którą możemy się wkopać. Jest to bardzo, bardzo dla mnie bolesne, bo będzie trzeba bardzo działać na tym, żeby przeżyć, a nie dać się zabić. Czyli będzie trzeba bardzo, 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 bardzo pilnować, że tak powiem, własnej dupy, czyli zasadniczo rzecz biorąc, nie mam pomysłu, gdybyśmy mogli się okopać. Możemy w sumie spróbować się okopać tutaj. Jakoś tak. Moment, czekajcie. Drewniana ściana. Okej, okay, teraz tak, polecenia. Claim. Dobra. Claim all. Wszystko pójdzie w deconstruct oczywiście. Kurde, powiem wam, że tak widzę plus i minus będzie tego miejsca. Bardziej minus. Będzie na pewno to bardzo trudne do obrony. Ale myślę, że damy radę. Dobrze. Dlatego w sumie oni też są przygotowani na to, tak? To mamy... Cowgirl. Jezus Maria, jakieś kawaii gówna nam doszły. Dobra, będzie ja, będzie ja, będzie jazda z tego. Dobrze, ogólnie chciałem zobaczyć też research. Właśnie. I w research, zobaczcie ile nam doszło. To mamy podstawowe, tak. Drzewko, rafinację, ale mamy jeszcze industrializację, protetykę i tutaj liani, czyli ta ich jakby nauki. Więc to są wszystko rzeczy, które będziemy musieli ogarnąć. Okej, ale dobrze, zacznijmy może tak faktycznie od podstaw. To zróbmy jedną strefę. Polecenia, to skopcie. Rozbierzcie to. Nie, czy możemy dać do rozbiórki? Aha, możemy dać wszystko, ale... Żeby ten nasz budowniczy już miał co robić. Oczywiście musimy też dać wszystkie takie rzeczy podstawowe tam. Jak zaraz będziemy mieli do dyspozycji...
Dobrze, gdzie jest harmonogram? Tutaj. Właśnie. Mamy też takie drzewko odnośnie zdrowia. Jak, która postać z jakimi rzeczami się boryka. Okej, okay. Self-heala też ci włączymy. Wiesz, co jest najgorsze, że ja nie widzę do końca tej nigdy tego paska na dole, jak nagrywam. Praca, właśnie. No kurczę, czuję tak trochę, jakby mi też myszka zamulała. Okej, okay, ale dobrze, teraz tak. Strażak? Każdy. Strażakiem samym każdy ma być. Potrzebujemy drugiego medyka, którym będzie Wesemir. Nie jest to niestety nic odpowiedniego też, no ale coś tu zrobić. Woźny tak samo. Dlatego, że woźny to będą w sumie wszystkie przełączania. Tu buli się nada. Myśliwy. Myśliwy to będzie tylko i wyłącznie Wesemir i Rainbow. Bo każdy z nich ma palącą pasy, to wiadomo, nie? Tutaj oczywiście, jak widzicie, każdemu damy możliwość, że tak powiem, wykazania się. I tragarzem też będzie każdy na poziomie 2. Artystą nie będziesz, nauki nie będziesz. Kurwa, czekajcie. Wait a second. Nie zrobiłem w końcu ogrodnika? Nie, uprawa weedy. Aha, bo no tak, racja, bo ogrodnik to jest wycinanie. To nie jest rolnik, dobra, to są dwa różne perki. Tak samo rolnik tu będzie. Tu ogólnie mamy z krakiem to, które jest bardzo do dupy. Nie powinien w sumie się tym zajmować. Dana osoba nie powinna w ogóle tym zajmować, no ale trudno. Co zrobić? Trzeba czasami. No tak, i nie mamy nikogo, kto umie gotować. Nie mamy kucharza. Dobra, Łukasz, to będziesz gotowy. Będziesz naszym kucharzem i do tego będziesz naszym tutaj lekarzem. Kucharz i medyk w jednym. Okej, okay, myśliwy. Myśliwy niech będzie też treserem w sumie. Dobra. No to tak. Kładowisko 1. Weszcie to tam, przerzucajcie wszystko. Też tak. Zróbcie drewna. Tutaj te drzewa można wyciąć spokojnie. Zacznijmy też tak, jeszcze struktury. Na początku drewniane oczywiście, ale potrzebna będzie nam kuchnia, potrzebne nam będzie źródło energii. Chem fuel generator, no to byłoby też w sumie fajnie mieć. Będzie trzeba zrobić jeden generator zwykły. Struktury na drzwi. Do tego będzie trzeba wykopać tutaj to. Wszystko myślę jakoś tam ogarniemy sobie z tym. Tu na razie ten. O właśnie, coś co nam się przyda, to jest na 200 000% pewne. Pole uprawne. Które zrobimy. Tutaj i na nim będziemy siali, gdzie jest korzeń leczniczy. Tak, to raz. A tu będziemy mieli kilka takich mniejszych. O. Pole uprawne 10 na 10 na 10 i na takie niepełne 10. Dobrze. Ziemniaki mogą być, ryż, kukurydza i tu na przykład, nie wiem, truskawki. Okej, są to takie rzeczy, które musimy ogarnąć na starcie. Żeby też potem nie było problemu z tym.
Oczywiście zdaję sobie sprawę też, że te drewniane ściany nam nie dadzą w ogóle żadnej ochrony. Jeżeli chodzi o obronę, no to na pewno sandboxy tutaj. Polecenia. To oczywiście to przyciąć. I teraz tak. Dalej. Produkcja. Tu rzeźniczy. Na pewno. I piec. Dobra, będzie trzeba to zrobić. Stół kamieniarski też dajmy tutaj. I research. To co? Dawajcie, zróbmy tak jeszcze może. Anulujmy to. Produkcja, research bench. Dajmy tu. No i w sumie tak. Uzupełnijmy tutaj te ściany, bo mamy je w takim miejscu, że nie wykorzystać ich to byłoby w sumie trochę głupie. To jeden budynek możemy sobie zostawić, nie? Tu mamy co, jakby co gen energię geotermalną. No, komponenty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aczkolwiek już czuję, że to będzie dosyć hardkorowy sezon. Nie. W międzyczasie postaram się może dograć bronię. Compacted copper. No dobrze, najgorsze będzie, jeżeli nam wyjdą tu gdzieś od dołu. Poza tym to na razie nic innego nie damy rady zrobić. Teraz też tak meble, wiesz? Gdzie meble trzeba by zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. To był naszym Weedy. Kurczę, czekajcie, muszę się nauczyć teraz budowniczym. Budowniczy. Rainbow. O. Rainbow, ty byłeś budowniczym. Nawet nie pamiętałem sobie. Stół rzeźniczy. Poćwiartuj stworzenie. Do forever. Means organic? Aha. Okej. Ogólnie możemy ludzi świartować i będziemy mieć z tego normalną żywność, nie? Czyli w sumie działać to będzie tak samo jak ten. A jak. Serio, one mają raciczki? Zobaczcie. One mają raciczki, tego nie było wcześniej. To prawda, wygląda to trochę sztywno, no ale okej. Wow. Nie, no fajne rzeczy. To są wszystko rzeczy, które są dodane. Były, których nie było wcześniej. I mi się to podoba. Czekajcie, temperatura. Klimatyzator. No tak, w sumie klimatyzator będzie potrzebny. Ale to będziemy potrzebowali tu zrobić. Coś takiego. No. Może nawet nie będzie potrzebna taka duża spiżarnia. Będzie potrzebne coś takiego. Zresztą może nawet nie na takiej odległości, na takiej o. Tutaj triple door i to powinno starczyć tam. Dobrze, teraz tak. Sprzątanie i tragarstwo ma każdy. Research. Tu, nie. Tu, tak. Główne. Chyba nie. Dobra, to zacznijmy od tych liani. Ja bym chciał. Mój, nasz rozwój techniczny jest ultra w ogóle. Aha.
Nie wiem, czy to jest z powodu rzeczy, które dostaliśmy, czy które wziąłem. Czy nie. Nasz górnik co robi? Aha, nasz górnik to jest też budowniczy, no dobrze. On mógł sobie tam pójść, żeby... Okej. Prastara kapsuła. Okej, tą kapsułę to ja tu zostawię. Ale w sumie to, że dostaliśmy tutaj... W ogóle raz high grade steel to spoko, ale pulsacyjna lanca ukojenia. Poprawia są przecież wszystkich na tym. A za zwierzęca daje? A wszystkie zwierzęta szkodzą w stan żądzy krwi. No to zostawmy sobie, bo jeżeli będziemy mieli w jakimś pewnym momencie krytyczną sytuację jakąś, głupio krytyczną, to będzie można to wykorzystać. Obszary. O, już mamy gości jakiś. Zwłoki, tylko zwierzęce. I w sumie ludzkie, bo będziemy i tak mogli je przerabiać. Nieprzetworzone, materia roślinna. Zioło. Przetworzone. No ale żywność, żywność pod każdą, nie? I to będzie critical. Dobrze, gdzie są ci goście? Oszli. No właśnie, mamy kogoś, kto zna się na... Kto jest w miarę dobrym mówcą. Chyba nie mamy nikogo. O Boże. Dobra, nie mamy nikogo. Bully, pójdziesz i to załatwisz. Pogadasz z nimi, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co wy tu macie? Wy macie leki, które byśmy mogli od was kupić, bo macie nawet w dobrej cenie je. My wam natomiast byśmy chcieli sprzedać te parki, które są w dobrym stanie. No dobrze. Okej, okay, to, że ten dach się zawalił, to spoko. Low food. Ale jakie low food? Proste danie do uzyskania. No, 20 na przykład. Jakie low food? Fooda mamy ile w ogóle? Tutaj kategorii właśnie. Nie no, mamy 10 żywności, no to... Nie można powiedzieć ten. 7 Days uważa, że powinniśmy nadać frakcji nazwy Hanza. Nazwa naszej społeczności. New Frontier. Jesteśmy nowym ruchem oporu. We are the New Frontier. Tak, R6 teraz tu będzie latał. Będzie deconstruct everything. No te budynki są chyba za małe, żeby się zawaliły mimo wszystko. Mimo wszystko dobrze by było, żeby tam się nic nie stało. Dobrze, Wesemirze z Kaer-Morhen. No bez kitu, myszka się zachowuje głupie, jakby naprawdę tego double clicka łapała. Potrzebne materiały. Okej, okay, to co? Przydałoby się tu domontować. Przydałoby tu się domontować klimatyzator. Tak. Crazy animal.
wiewiórka. Dziękuję panowie, bardzo ładne strzały. Trzecia 30, słychać strzały. Tylko teraz tak. To energia. Okej, okay, Juniper. Badania. Tam za chwilkę będziemy wszystko dalej z tym ogarniać. Ale na razie bym chciał, żeby też... Okej, okay, i teraz tak. Temperatura minus 10 tu ma być. No i dobrze. W tym momencie mamy już taki segment, że możemy bez problemu zacząć polować na zwierzęta i nie martwić się o to, że nam po prostu coś tutaj nie styknie tak jak powinno. Dlatego do następnego dnia zaczynamy już polować na pełnej skali i idziemy dalej za ciosem. Będziemy mogli też zacząć robić powoli pokoje, tylko pokoje będziemy musieli robić gdzieś tutaj, chyba z tej części. Bo jednak jakby nie patrzeć tutaj, wiele więcej tego będzie. Ten system tych trójki drzwi. Daj mi się rozebranie tych drzwi. No. To jest minus jeden. Będzie trzymać, dobra, będzie trzymać ciepło. Co, zajmę się kopaniem tego, naprawdę. Dobra, będzie problem z tym, czuję. A przynajmniej na razie. Może być z tym delikatny problem. Chyba, że nie. Przydałoby się ktoś, kto by się tym górnictwem faktycznie zajął. Okej. Okay. Dobra, spadła kapsuła ratunkowa. Jest meble. Na początku walnijmy. Śpiwór tutaj. No i weźmy go, uratujmy. Jesteś naszym nadzornym. Jesteś naszym nadzornym tutaj specem od ratowania ludzi, więc myślę, że możesz się temu podjąć. Kolejny obszar. Okej, okay, ale tutaj Zoica to wszystko ogarnie. I myślę, że to będzie też tam bez większego problemu. Troszkę zostało tych rzeczy, ale fakt jest też taki, jak to wszystko zrobimy, to potem już nie będziemy mieli też rzeczy zewnętrznych do robienia, więc... Plus i minus. Industrial cable, copper. A, bo to chyba jest później do tej energii... do energii tej... nie geotermalnej, tylko... Wiecie, co mam na myśli, nie? Wiecie, że dzwonię, nie wiem, w którym kościele. Do nuklearnej. Do nuclear plants i całej takiej reszty rzeczy będzie chyba potrzebne. Kurczę, kurde, kim ty jesteś, nie? Ale z jakąś frakcją poprawiliśmy sobie relacje. Stary. No, infekcja prawy bark. Dobra, on chce stąd iść, to niech idzie. Ja nie będę go tutaj trzymał na siłę. W tym przedsionku jest 10 stopni na minus. Jest koło albo zera. Na koło zera. Czyli już będzie czuć, że tam się wchodzi do chłodni. Kryto obszar. W ogóle to co są? Betonowa zapora. Mhm.
Nie, no nie powiem. Fajnie z tymi nogami wyglądają, nie? Ja nie wiem, czy to jakiś mod dodał, czy już twórcy gry po prostu sami... twórcy gry sami coś takiego zrobili, ale wygląda naprawdę fajnie. Nie? Wygląda to naprawdę fajnie. O Jezus Maria, ach ten pirat. My jesteśmy, że tak powiem, mało asertywnymi kolonizatorami, dlatego będzie trzeba... No właśnie, jeżeli już to... No właśnie, pozbyć się osobnika i przerobić go na... Właśnie, jestem ciekaw, czy oni go teraz przerobią. Właśnie. Ekran badań. Archives, dobra. Tam nie można go zrobić, tak? Aha, bo tak, bo poćwiartuj stworzenie i zwłoki ludzkie. Ludzie spoza kolonii, tak, kolonistów nie. Alien Corps jest tak samo. I tak. Chciałbym wiedzieć właśnie, jak to będzie teraz tutaj działać. No dobrze. Okej. Szczegóły. Ludzkie mięso, owadzie mięso, wszelkie mięso. Tylko tutaj to. Aha, bo to jest jeżeli mamy same organy. Dobra. Okej, tak, pojmania. W ogóle będę starał się przeżyć na takiej ilości osób, jaką mamy obecnie. O Boże Święty. W sumie to wiesz co, rozbierz go wpierw. Potem weź, uratuj go, nie? Bo człowiek widzę się nie ogarnie. Aha, ekstremalna wydajność. Ekstremalny ten. No, czyli on już umrze, jestem tego na 8000% pewny. Bo on niestety raczej nie da rady pewnie się postawić na nogi. Ale on to jest po prostu dzik. Zobaczcie, jakim w ogóle tempem to... Jakim tempie to robi. Cement, concrete, nieważne, leci, po prostu idzie i wróci. Donrik nie żyje z powodu infekcja. No to co? Pójdziesz? Pójdziesz, się po prostu przerobimy, nie? Co to jest w ogóle? Quarter staff z drewna. Dobra. Niewielkie ryzyko załamania. Wesemir. Dlaczego Wesemir chciałbyś się załamać? Poćwiartowaliśmy człowieka. Czyli to dalej jest niestety... I okej. Dobra, czyli... nie mogę jednak tego robić. I human meat niestety odpada. Ludzkie mięso. No. No niestety, no dobra. Ludzkie mięso, świeże. Fresh human meat. No dobrze, dopóki nie ogarniemy tak na dobrą sprawę z zewnątrz tutaj tego wycinania całej reszty. Właśnie, czy ja mogę stół kamieniarski wstawić już? Stół kamieniarski? Mogę. Czemu jeszcze tego nie zrobiłem?
Możemy tron. Bankiet, chair. Dużo rzeczy. Dobra, zróbmy też miejsce imprez. Stawmy dwa. Nie, to chyba dwa są niepotrzebne, to jest tak czy owak jednosoketowy. Jednosoketowe miejsce, więc nie ma co tutaj ten. Cement mamy. Ogólnie ile mamy? Metalu mamy dużo, drewna mamy dużo, srebra mamy dużo. No, czyli wszystko powolutku. Dobrze, jak tylko zjesz, to zrób ten stół. Dziękuję. I teraz tak, dodaj zlecenie. Wytnij cegły z kamienia. Do forever. Oczywiście, nie wiem, zmniejszmy zasięg do tak... do 50. I tu. O. I też dodajmy obszar wysypiska. Teraz tak, ukryjmy tą strefę, tą. Ukryjmy te strefy gospodarcze. No i zaczynamy produkcję cegieł, więc nie jest też źle, już jakieś tam kolejne rzeczy powolutku organizujemy. Tutaj też możemy to powoli tak organizować. To będziemy musieli na początku na pewno przyciąć tak delikatnie, żeby też nie zrobić tam niczego strasznego. Ale okej, moi mili, cóż, w tym miejscu kończymy odcinek i do następnego. Trzymajcie się, hej!